Witam tutaj walki, to jest Prison Architect. Kontynuujemy rozdział czwarty jeszcze, bo tak stwierdziłem, a już w sumie niedaleko nam brakuje do tych celów opcjonalnych, żeby je zrobić, także zaraz sobie zobaczymy, jak te cele się wszystkie pięknie wypełniają. Przedłużyłem tutaj troszeczkę ten blok więzienny, tutaj jeszcze dodałem taki fajny korytarz z wejściami po obu stronach i mam pojemność 127 cel, a miałem powiększyć tylko do 120, więc jest nam nawet jakiś tam minimalny zapas. Przeszło mi już 5 więźniów szkolenie z zakresu BHP w kuchni i jeszcze mają problem w warsztacie, cały czas jakieś, nie wiem, czy tam paluchy sobie odcinają na tych piłach, czy o co chodzi. W każdym razie możecie sobie zobaczyć o programy. Kurs z zakresu BHP warsztatu ukończyło 32, zdało 8. No, ale wydaje mi się, że jakiś kurs się może skończyć dzisiaj. Chyba ten, między pierwszą a trzecią. Jak on się skończy, mam nadzieję, że dwóch jeszcze zda z tych paru ludziów i kurczę, ten cel w końcu osiągniemy, bo to jest ostatni, już 100 tablic rejestracyjnych wyprodukowałem, także jest fajnie. No, w kuchni też, ukończyło 20, zdało 7. Dobra, i czy to będzie dzisiaj koniec tego kursu, czy jeszcze jeden dzień trzeba będzie czekać, bo już mi się nie będzie chciało czekać tego jednego dnia. Jest szansa, że to się dzisiaj skończy. Uwaga, czy to się dzisiaj skończy? Tak mi się wydaje, że to się skończy. Czy ten... Jeszcze pod guzikiem musi przejść. Dobra, skończyło się, jest. Zdało 10, idealnie, na styk po prostu. Dobra. Aha, czyli po prostu skończyłem wszystkie cele opcjonalne, zaliczyłem i nic poza tym. Okay. Mamy tutaj... W ogóle, czemu dwóch woźnych odpoczywa sobie... odpoczywa sobie w izolatce? Czy to jest normalne? Panie strażniku, proszę tutaj tę sytuację ogarnąć. Czyli tu ktoś zamknął, bo co, bo krzywo pozamiatali? Panie woźny, proszę, kurczę, ogarnąć dupę i wyjść, że stąd. Odpoczywaj se gdzie indziej, ja muszę chyba na świeżym powietrzu, kurczę, tam proszę, wynocha. Ja muszę chyba, znaczy, no tu już nic nie muszę, ale mógłbym tu zrobić jakiś pokój jeszcze dla tej całej obsady naszej, żeby sobie mogli gdzie odpocząć, a nie kurczę w izolatce. Ja wiem, że mógł sobie jeden chcieć pogadać tam z bohaterem głównym, no ale bez przesadyzmu. Dobra, jakieś osiągnięcia w ogóle odblokowałem, to też fajnie. Będziemy mieli... Aha, nie, żadnych cutscenek na koniec, nic. Zaczynamy w takim razie rozdział 5, rozwój czy rozbój, to był już w sumie, nie wiem. I będę czytać wszystkie dialogi, jak sobie sami chcieliście, kurczę. Wiadomości CNDC. Dzisiaj wiadomość CNDC, raport specjalny na temat stanu naszych więźnień. Czy pochwalą nasze więzienia? Minęły 2 lata od oblężenia Alchemico, w którym życie straciło wiele ludzi, w tym prezes Charles Wallace. Zajęliśmy jego miejsce potem. Dziś usłyszymy opinie wiodących ekspertów i zapytamy, jakie zmiany zaszły od tamtych tragicznych wydarzeń. Tych tragicznych wydarzeń, przepraszam. Wpierw przeniesiemy się do najstarszego więzienia w stanie, które przeznaczono niedawno na rozbiórkę. Wiadomości na żywo, tylko w CNDC. O, rzeczywiście, no tak, jakby lekko zapuszczone więzienie. Co, i tutaj coś robiliśmy chyba, nie? Egzekucja, to pomieszczenie chyba dodawaliśmy tutaj. Ja już nie pamiętam, bo to było dawno temu. Nie przeczytałem pierwszego zdania. Coś tam, teraz jego mury zostaną zburzone, a w ich miejscu powstanie nowy kompleks więzienny. A czemu nowy? Ja bym bardzo chciał chętnie to jakoś oczyścić i w ogóle przebudować. Jak widać, za moimi plecami budowlańcy są już na miejscu, a rozbiórka trwa w najlepsze. No jakoś średnio widzę. Jest z nami burmistrz miasta Calvin Heller. Dziękuję, że poświęcił pan chwilę na rozmowę z nami, panie Heller. Cała przyjemność po mojej stronie. Dawniej odpowiadał się pan, aha, no nieźle, za surowszym podejściem do zarządzania więzieniem. Czemu zlecił pan rozbiórkę placówki, która przez długie lata stanowiła ucieleśnienie tej filozofii? Zarówno więzienie, jak i sposób działania stały się coś tam. Postanowiliśmy zastąpić je nową placówką o bardziej nowoczesnej polityce. Nie można naprawdę tego przebudować. Wiecie, ile jest roboty z zbudowaniem więzienia od podstaw? Chyba wiedzą, no, w sumie. Kilka lat temu media donosiły, że jest to ostatnie więzienie w stanie, które dysponuje komorą egzekucyjną. No właśnie, sam ją zbudowałem. Tak, i to jest dokładnie to, bo tutaj ten stół bilardowy był specjalnie. To jest dokładnie moje więzienie. Lokalni działacze od dawna domagają się zniesienia kary śmierci. Czy uszanuje pan ich życzenie, czy odbuduje komorę egzekucyjną? To kwestia wciąż podlega dyskusji, ale zapewniam, że nie podchodzimy do niej lekko. Ja bym to kurczę, niedawno to budowałem, a wy to chcecie burzyć. Dziękuję, panie Heller. Wracamy do studio. Wiadomości CNDC przedstawią raport na temat stanu naszego systemu penitencjarnego. Po przerwie dołączy do nas dr Walter Hurst, specjalista w zakresie psychologii więźniów i resocjalizacji. Ja znam tego gościa. No, dzień dobry. Tak, to ja? Czy to ktoś? Nie wiem. Nie, to burmistrz dzwoni. Do mnie dzwoni.
Gratulacje nowej posady, panie prezesie. To wspaniała okazja, świeży początek, czyli jestem już dzisiaj prezesem. Od jakiegoś czasu, okej. Okay. Będziesz mieć wolną rękę. Już wyburzyli, sam to chciałem zburzyć. Ale komer egzekucyjny zostawił, kurczę. Będziesz mieć wolną rękę. Więcej więźniów, wyższe wskaźniki recydywy. Przed tobą wiele wyzwań, okej. Okay. Ja nie wiem, ile tutaj... Ten tu jeszcze sprząta ten gruz. Co do placówki egzekucyjnej, wyburz ją lub zachowaj i wykorzystaj. No oczywiście, że ją zachowam. Głupi jesteś, jak myślicie, że zburza, kurczę, moje piękne dzieło. Jeśli nie ty, zrobi to ktoś inny. No fajnie, milutko. Co tyczy się twoich celów, wciąż będą takie same jak twojego poprzednika. Wysokie dochody, wskaźniki recydywy i duża pojemność. Ale moment, moim celem będą wysokie wskaźniki recydywy? To chyba nie będzie zbyt trudne. To, jakie osiągniesz, zależy wyłącznie od ciebie. Jeszcze jedno. Poprzedni prezes Charles Wallace zostawił list, który wręczał każdemu nowemu architektowi więziennemu w firmie. Jest tam garść dobrych porad. Warto rzucić na niego okiem. Mi chcecie porady udzielać. No, ja was proszę. Powodzenia. Dobra. Jak to? Na razie moje więzienie nie przyjmuje nowych więźniów. To będzie długo trwało. To jest na parę odcinków tematy. Chcieliście odcinki zbudowania więzienia, więc... Proszę bardzo. Dobra. Przynajmniej 100 więźniów. Przynajmniej na początku. Przynajmniej 100 tysięcy... pieniądzów na koncie w banku i pozytywne przepływy pieniężne mamy zaliczone w tej chwili, ale podejrzewam, że jak zatrudnię ludzi, to nagle to zniknie. Nawet naczelnika nie mam, gdzie tak biednie wygląda. A ilu mam pracowników? 12 robotników, no przynajmniej zawsze coś. Dobra, od czego by tu zacząć? Podejrzewam, że od komory, w której recepcji, tak? Że musimy tam więźniów najpierw przenieść, tam ich przebrać, nie wiem, przypisać do cel i potem ich przenieść do cel. Dobra, i mogę zbierać środki za pośrednictwem systemu dotacji. Czy ja coś mogę już na dzień dobry odpalić? Centrum, może na przykład podstawową placówkę penitencjarną. Po pierwsze, najwięcej kasy za to dostaniemy, a po drugie... W ogóle mogę to anulować, tego jeszcze nie było. Pomieszczenie tymczasowe, to właśnie zaraz chcę zrobić. Łazienkę, dziedziniec, kuchnię, stołówkę, dwóch strażników, dwóch kucharzy, to możemy zrobić. Centrum administracji jeszcze nie. Lekarzy, psychologa, to też jeszcze nie. Pokój socjalny, pięć strażników, personel, żeby się nie przemęczał. To też sobie zrobimy. Czy ja mam jakiś czas na to teraz wyznaczony, czy coś w tym stylu? Nie. I to w ogóle mogę anulować nawet bez żadnej kary, okej. Dobra. Mam tam jakieś dotacje uruchomione. Darmowe pieniądze zawsze spoko. Co prawda lista celów mi się troszeczkę powiększyła. A widzę, że tu jeszcze sprzątają cały czas. No to proszę to szybciej sprzątać. Ja tu chcę budować. Ja chyba nie mogę zbudować nic, jak jest jakiś gruz tam na drodze. Dobra. Centrum dostaw. No to powiedzmy, że tutaj sobie zaczniemy. Nasze mury więzienia. W ogóle niedawno jeszcze płoty były darmowe, a teraz już widzę, kurczę, kosztują pieniądze, co jest dość smutne. A to płot był taki fajny, bo wystarczyło więzienie dookoła objechać i już po wszystkim. Dobra. Nie wiem, czy tam ten gruz posprzątali, czy nie. W każdym razie zaczynamy tutaj, więc nie powinno to stanowić żadnego problemu tam. No i co? Zrobimy sobie takie wielkie, kurczę, fundamenty, żeby tutaj było nasze centrum więzienia. Nie wiem, czy to zrobić na planie takiego prostokąta, czy jakoś bardziej sobie tutaj powydziwiać z tymi kształtami. Ale podejrzewam, że na razie wystarczy takie coś. Ale tutaj będziemy mieli jeszcze drugie wejście. Ja sobie to już mogę planować chyba w międzyczasie, nie? Dobra, ściany. Tu jest środek, rozumiem, skoro tu jest numerek, że 26 metrów, także tu będą drzwi. Tu sobie zaznaczę, nie, tu sobie będzie zaznaczać drzwi, bo zaraz ścianami to skasuję. Tu będą drzwi. Tu będzie korytarz. Nie wiem, tu może jakieś biura będą. Biura miały być 4x4 czy 5x5 minimalnie. Zaraz musimy to ogarnąć. 4x4, ok, dobra. Planowanie ściany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Także tu będą jedne biura. Tu będzie taki mały korytarzyk dla tych biur. Dobra, miejsca tam jeszcze trochę jest. Potem to powiedzmy, że powiększę jeszcze na pewno w górę. Kurde, a teraz by w sumie, wiecie co, fundamenty, i ja sobie usunę tutaj kawałek fundamentu, tu zrobimy taki dziedziniec mały w środku. Ej, czemu? A ja nie chcę tu, halo, on nie chce tu fundamentów mieć,
Xiaomi z tym. Ja nie wiem. No i co mi się... No to kij z wami, no to nie będzie, kurczę, dziedzińca. Bo chciałem zrobić tak, żeby tutaj było, nie wiem, dostęp do światła dla tych wszystkich biur czy czegoś. Ale chyba nie będzie. No, już po wszystkim. Nie wiem, czemu nie mogłem tego usunąć, skasować. Dobra, już chyba skończyli fundament robić. Chyba, że teraz bym to mógł usunąć, a to by było bez sensu już. Dobra, niech będzie. Chyba, że zrobimy trochę inaczej. Bo tu będziemy mieli jakieś inne pomieszczenie. Czemu to jest zielone nagle? Dobra, nie, świateł tu nie chcę. Nie, kurde, już połowę świateł zabudowali. No co za szybcy są. Dobra, w ogóle nic nie widzę teraz, bo jest ciemno. No to podejrzewam, że tu będzie ściana, tu będzie ściana. I tutaj będzie ten korytarzyk. Tu będą te biura. Tu będzie korytarz. I tu będzie coś innego niż biura, żeby to było większe troszeczkę. O, i nawet mi się udało tutaj miejsce na dwa biura zrobić. To sobie troszeczkę potem przedłużę jeszcze tam na północ, żeby było. A tu zrobimy, myślę, że może to pomieszczenie tymczasowe, co? Jakie duże to musi być? Duże to musi być. I pomieszczenie tymczasowe 5x5. No to nie aż tak duże, ale możemy zrobić większe i jeszcze tam łóżka w środku, żeby było... Żeby narzekali tylko na prywatność, a nie na prywatność i odpoczynek. Dobra, ale najpierw to ja zrobię jednak chyba prąd, bo trochę tu ciemno jednak. Stacja elektryczna tutaj. Tutaj kondensatorki. Na razie 4, a tu jeszcze sobie zostawię miejsce na więcej. Czyli tak, tu będzie ściana. Tu będzie ściana i tu będzie jeszcze pompa ta cała. Przepompownia. Może być chyba, nie wiem, czy przepompownia zaraz koło generatora to jest dobry pomysł, ale załóżmy, że nie będzie to żadnych wycieków produkować i mi nie zaleje generatora. Dobra, zaraz będzie jasno przynajmniej. No i jest, i stała się jasność, i coś w końcu widać, dobra. Przewód elektryczny tutaj jakoś bokiem, tutaj przez środek sobie pociągniemy i zaraz powinniśmy mieć już normalnie widok tutaj na to, co się w środku dzieje. Jest już 12 minut, ja w sumie nic nie zrobiłem, już teraz 13, dobra, no to co, no to robimy, kurde, ściany tutaj przy tych biurach, takie, no i pomieszczenie tymczasem, najpierw w ogóle recepcję trzeba zrobić, ja sobie najpierw zaznaczę pomieszczenie. Recepcja, gdzie jest recepcja? Czy ja muszę tu coś mieć jeszcze specjalnego? Tu jest, dobra. Biurko, stół, krzesło. To będzie w takim razie recepcja. 5x5 powinno wystarczyć. Ścianę, szkoda właśnie, że jak wyłączę już narzędzie do robienia pokoi, to mi się już nie podświetlają. 3, 5, dobra, 5x5 jest. A tu na górze będzie pomieszczenie tymczasowe, które będzie miało taki trochę niecodzienny kształt, ale zaraz zobaczycie, że będzie to miało jakiś tam sens nawet. Podejrzewam, że będzie miało sens. Dobra, tutaj nie będzie wejścia, tutaj będzie wejście. Może po drugiej stronie, nie naprzeciwko biura. I tutaj ławka ma chyba szerokość 4, nie? Chyba to zrobimy tak. Bo nie, zrobimy takie duże pomieszczenie tymczasowe. Tak, tu będą duże drzwi więzienne, tu będą małe drzwi więzienne. Do recepcji będą drzwi zwykłe, do biuru drzwi dla personelu, tak samo tutaj do tych całych obiektów. Tam nikt nie będzie wchodził tak czy siak, więc nie wiem po co tam w ogóle drzwi. Dobra, recepcja, biurko, stół, krzesło. Stół, tutaj pod ścianą, biurko... Tutaj krzesło, tutaj i tu jeszcze jeden stół się zmieści? Nie, no dobra, no to coś takiego. I tu jeszcze może, nie wiem, ławeczkę?
Nie, a krzesełka jakieś. Trzy krzesełka tutaj zrobimy jeszcze, o. No i pomieszczenie tymczasowe polegało będzie na tym, że potrzebujemy tu w ogóle toaletę mieć, a toaletę ja chcę zrobić w takim jeszcze, kurczę, kąciku, żeby tam troszeczkę prywatności jednak zachować. Tu będą dwie toalety, albo nie. Tu będą toalety. Nie, bo tutaj jest za dużo miejsca. No to... No to tu będą toalety. No zaraz przy wejściu, ale trudno. Będą też drzwi zaraz do tego. Jedna, druga toaleta. Chociaż nie, to jest nawet za szerokie teraz. Wystarczą tutaj drzwi. O, są dwie kabiny, takie proszę bardzo, piękne. To jest pomieszczenie tymczasowe. Coś tam podnarzekał trochę. Dobra, i tu jeszcze potrzebujemy ławkę, po prostu, tylko. Ale ja pójdę jeszcze o krok dalej. I tutaj sobie zrobimy... Moment. Będzie, powiedzmy, jeszcze trzecia toaleta nawet. Tu będzie jeszcze kawałek ściany. Tu będą drzwi. Tu będą drzwi, bo to będzie ta trzecia toaleta. Ciach. I teraz tak, ławka będzie jedna tutaj. Druga tutaj. Tu będzie jeszcze jakiś telewizorek, coś takiego, jakieś może radyjko. Tu będzie radyjko. W ogóle mogę łóżka piętrowe zrobić, co będzie dosyć fajne, myślę. Zrobimy, w ogóle one są, aha, nie, no znacznie droższe niż... tak bym je w sumie mógł dać. O, tak, a te... w drugą stronę, nie wiem. Będziemy mieli dużą pojemność więzień w tym pomieszczeniu. Dobra, nie wiem, czy to w ogóle zadziała, to łóżko, czy coś w tym pomieszczeniu tymczasowym. W ogóle jak ja to zaznaczyłem, że to się jakby jedno na drugim zrobiło, chyba że tylko napis tam przeszedł. Mam nadzieję, że tylko napis. Dobra, zaplecze. W ogóle muszę jeszcze tutaj przecież wodę jakąś podłączyć do tych kibelków. Ktoś pisał pod ostatnim filmem, że przez duże rury przechodzą więźniowe, że mogą tamtędy uciec. Także to też wezmę pod uwagę. Nie będę grubymi rurami pod celami przechodził, tylko pod korytarzami. Tu już łóżka montują. Co ja muszę mieć? Muszę otworzyć w ogóle, tak? Więźniów czy coś? Czy sami się otworzą? Nie, muszę tak ręcznie otworzyć. Dobra, no to załóżmy, że przywieziemy już tutaj 30, żeby mieć tutaj średniego i niskiego ryzyka mamy tylu, tak? A wysokiego też mogę mieć paru? Nie, dobra, na szczęście nie. Dobra. Za 21 godzin nam przyjdzie. No i będę miał jakieś przypływy pieniężne, prawda? Bo już mi się pomału pieniążki kończą. I co muszę mieć teraz jeszcze na początek? Po pierwsze strażników, aha, no stołówka by się, raczej by była dobrym pomysłem, tak mi się coś wydaje, nie? No to robimy stołóweczkę. Stołóweczka będzie, myślę, że tutaj. Zaczniemy od obiektów w ogóle teraz, zupełnie na odwrót. Stół, o, idealnie się pomieszczą tutaj. Ławka. Tutaj na przykład, nie wiem, w tę stronę zrobimy ławeczki. Tak i... nie, do dupy. Czyli zrobimy tak jak tam. Stół. I tutaj już będzie kuchnia. Będziemy mieli więcej niż jedną kuchnię, podejrzewam, w tym więzieniu, bo to będzie dosyć duże. Ale tak, tu będzie... no tutaj też zrobimy odstęp troszeczkę. Czy stołówka musi mieć ścianę w sumie tutaj, czy nie musi mieć ściany? No to zrobimy bez ściany, tylko kuchnia będzie za ścianą. Kuchnia będzie, nie wiem, tej wielkości, jakichś konkretnych wymiarów tutaj nie potrzebuję chyba robić. Dobra, to tu będą drzwi do kuchni. Obiekty. Tutaj będzie ten cały stół do podawania. O, proszę bardzo. Mam tego trochę... No dobra, no to będzie tak na korytarzu, kurde. Oj tam. Nie, no do dupy tak na korytarzu go mieć. Trochę to teraz zrąbałem. O,
bo tu bym mógł mieć jeszcze troszeczkę miejsca, ale zawsze mogę przecież mogę zawsze skasować ścianę szerokości 5 kratek i ją zbudować zaraz obok. O, szybciutko poszło. I tutaj będzie stół do podawania. O, idealnie. Albo nawet inaczej, o, tutaj w ogóle nie będę miał ściany w tym miejscu, będzie sam stół, też może być przecież. Idealnie, dobra. I teraz tak, kuchnia, ja mogę w ogóle pomieszczenie już tutaj zaznaczyć, że to będzie nasza stołówka. Stołówka. Razem oczywiście z tym paskiem, gdzie będzie stół do podawania zaraz stał. I kuchnia jest tutaj. Proszę. Dobra, i do kuchni potrzebujemy mieć dużo drogich rzeczy. Czyli tak, kuchenki po pierwsze, duża ilość kuchenek jest kluczem do sukcesu w tej grze. Także kuchenki poustawiam sobie tak, tutaj dwie i jeszcze tutaj. 6 kuchenek powinno wystarczyć. Rząd lodówek tutaj pod ścianą. W ten sposób i umywalka tutaj. I tu jeszcze jedna lodóweczka się zmieści. O, elegancko. Dobra, czy ja tu jest w ogóle magazyn z jakiegoś powodu? I ja go sobie chyba później przeniosę jeszcze trochę, czy coś, bo to trochę dziwne, żeby stąd targali wszystko. Póki co to i tak muszę mieć jeszcze tutaj przecież wodę i prąd do kuchni. Kuchenki są dosyć prądożerne. Lodówki też już będą podłączone i jeszcze zlew muszę podłączyć rurą. Dobra. Tu jeszcze światła jakieś powstawiamy. Coś takiego. I tu jeszcze chyba w kuchni też nie będę miał świateł, także teraz już będą. I myślę, że mogę zatrudnić już jakichś pracowników. 8 strażników. Nie wiem. 5 kucharzy. Na razie tak nie będą mieli zbyt dużo do roboty. Jak tam w ogóle... Aha, nie mogę, dobra, muszę najpierw zatrudnić naczelnika więzienia w ogóle, to tak, on się może przydać tutaj. Naczelnik i, nie wiem, dyrektor. Biuro muszę mu jeszcze zaznaczyć jednemu i drugiemu, bo na razie są tacy trochę zagubieni jakby. Dobra, biurko, krzesło, szafka na akta, nic trudnego. Szafka na akta gdzieś tam w kącie będzie. Biurko na środku. I krzesło przy biurku, no i tak proszę budować. Jakieś tam światła mają trochę w dziwnych miejscach, ale zawsze. No, pomieszczenie, recepcja, pomieszczenie tymczasowe. Co jeszcze budujemy? Łazienkę i dziedziniec, to też mogę jeszcze teraz zrobić na szybko, na szybciorka. Pomieszczenie, gdzie to jest? Łazienka. Łazienka będzie taka długa, a wąska. 3 na 9 chyba wystarczy, a zrobimy 3 na 9 na 4. Niech mają tam, kurczę, miejsca więcej. Drzwi takie podwójne, o proszę bardzo, takie piękne drzwiarze do łazienki. Tutaj otwór kanalizacyjny i znaczna ilość natrysków wszędzie dookoła. O, pięknie. I jeszcze nawet zaszalejemy, kurczę, i zrobię im tutaj podłogę. Podłogę, płytki, białe płytki. O, proszę bardzo. A ceramiczna posadzka? Nie wiem, czemu ona jest taka droga. Prędkość normalna, tylko wewnątrz, tylko wewnątrz. Ceramiczna czy białe płytki? Nie wiem, jaka jest różnica. Białe płytki nie są ceramiczne, są plastikowe, czy co? Białe płytki są tańsze, wygrały. W kuchni też zrobimy te białe płytki. Zresztą w całej jadalni podejrzewam, że też tam jakoś fortunnie nie kosztują 1500, ja mam niby 5000 tylko, ale zaraz jak więźniowie przyjadą, to dostaniemy tam chyba 13 tysięcy za nich, więc całkiem nieźle. A jeszcze dziedziniec do zrobienia i dostanę wtedy jeszcze 10 tysięcy darmowe. Okej. Tylko teraz co ja tutaj jeszcze mogę zrobić w sumie? Mam takie wąskie pomieszczenie w sumie z dupy. Ja sobie jeszcze troszeczkę fundament poszerzę. Stać mnie na takie rzeczy w ogóle. Dobra, 3000 jeszcze wydamy na większy fundament. tutaj jeszcze zrobimy duże drzwi więzienne i ten dziedziniec jakiś, nie?
tutaj będzie wyjście. Kawałek płotu myślę, że też by wypadało zrobić na zewnątrz, bo płotu chyba nie mamy w ogóle. Proszę mi to szybciutko zbudować. I podejrzewam, że będę musiał zburzyć kawałek tej ściany. Dobra, zburzy tylko taki kawałeczek. W ogóle aż mi ściany, nowe ściany mi już porosły, kurczę, jakimś, bo nie wiem. Ja nie wiem, jak to działa. Dobra, tu jeszcze prąd doprowadzę, żeby było światło też. I tutaj taki malutki dziedziniec sobie zrobimy. Mam tu ten płot, czy nie? Nie mam płotu, kurde, nawet żeby płot usuwali dookoła, to jest dziwne. Chyba, że tu nie było płotu, nie wiem, jak to był płot w sumie rozwiązany. No to co, tymczasowy dziedziniec, myślę, że zrobimy... O, dobra, płot jest dość tani, także nie muszę się tym przejmować. Tymczasowy dziedziniec będzie w takiej postaci. I ten... To pomieszczenie będzie... Może nie na całej tej wielkości, tylko gdzieś... Prawie na całej, dobra. Dobra. Za przynajmniej jednymi drzwiami to musi być, co na razie jeszcze nie jest... wypełnionym celem. Płot dosyć szybko też budują, także fajnie. I wszyscy się tym zajęli. Aha, i w łazience jeszcze nie mam wody. No dobra, tak to jest, co może być problem. Ciach, ciach i ciach. O, teraz już będzie woda. Dobra, i tu jeszcze dwa natryski mogę nawet umieścić, podejrzewam, nad tymi klatkami. Mogę czy nie mogę? Mogę, mogłem. Tylko czy pytanie, czy go postawią... A nie, dobra, postawi go nad kratką. Myślałem, że może gra zwariuje i postawi ją go pod kratką. Dobra, zaraz przyjadą więźniowie. Dobra, przyjechali. I do pomieszczenia tymczasowego ich ładują i... Znaczy, do, najpierw do tej... No, recepcji, potem do pomieszczenia tymczasowego. No i później będziemy mogli sobie na spokojnie budować cele więzienne. Ostatnio przeszukano niepotrzebnie czterech więźniów. Jak niepotrzebnie, no muszą ich przeszukać, już zaraz jak przyjechali. Że tam z autobusu czegoś nie ukradli, jakiegoś fotela czy coś. Dobra, także to by było na tyle w tym odcinku. Troszeczkę jakby długi, bo kurczę, muszę sobie przypomnieć, jak się buduje więzienie, nie? Ale to by było wszystko. Dzięki za oglądanie i na razie.